Edma Art zaprasza na złoty jubileusz Krzysztofa Cugowskiego z zespołem Mistrzów. 8 marca w katowickim Spodku. No niech się da. Miałam kiedyś kwiaciarnię. No i tak to po prostu się rodziło na coraz większy pomysł. Znajdą wszystko klienci. Przede wszystkim 98% towaru to są kwiaty żywe. Jest to ogród zewnętrzny. Kwiaty domowe stanowi gdzieś około 90% naszego asortymentu. I ja myślę, że wszystko można w naszym zakresie znaleźć. Zatrudniamy najwyższej klasy specjalistów, florystów, dziewczyny, które znają się na roślinach ogrodowych, wewnętrznych. Także ja myślę, że porady fachowe będą. Jesteśmy największym centrum ogrodniczym w Polsce. Centrum, w którym sprzedajemy kwiaty nie tylko z Polski, ale przede wszystkim od polskich producentów. Tutaj będzie można kupić, można już kupować i kwiaty, i rośliny doniczkowe, i wszystko, co jest potrzebne do ogrodu i do domu. Kiedyś przed laty chodziłem na kurs ogrodniczy i zdobyłem tytuł mistrza ogrodnika, sadownika. Bardzo jestem z tego dumny, bo to jest piękny, wspaniały zawód. To trzeba naprawdę umieć, trzeba się na tym znać, trzeba to uprawiać. Ja rzadko teraz mam okazję, żeby się sprawdzać, ale dzięki temu tego rodzaju wystawa, czy tego rodzaju centrum bardzo mnie cieszy. Mamy szeroki wybór roślin doniczkowych do dekoracji wnętrz, jak również roślin zewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem roślin trendowych, roślin, które są na czasie, zarówno dla serii Urban Jungle, jak również chociażby dla nowo wchodzącej kolekcji Living Coral. Pojawiają się rośliny o brązowawych zabarwieniach, tak jak philodendron Red Emerald, czy piękne odmiany krotonów.